Obchodzimy dzisiaj uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a w Ewangelii czytamy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Bóg sprawił, że Maryja została ochroniona od grzechu pierworodnego, inaczej niż wszyscy ludzie. Bóg w cudowny sposób sprawił, że w jej dziewiczym łonie począł się Jezus. Bóg dał potomstwo będącej w podeszłym wieku Elżbiecie, którą już uważano za niepłodną. Całe życie Maryi i wszystko wokół niej jest otoczone łaską, a łaska sprawia właśnie to, co niemożliwe. I kto świętuje niepokalane poczęcie, ten zbliża się do tej, która jest pełna łaski. Ta dzisiejsza uroczystość to jest bardzo dobry dzień, żeby prosić Maryję, by wymadlała nam to, co po ludzku wydaje się niemożliwe.